Cześć! Witajcie, dzisiaj was nie będziemy długo trzymali, bo mi się spieszy na urlop w związku... Nie mam teraz... Spieszy mi się dokądś w związku... Dobra, to od razu powiedzmy, żeby nie było... Jacek zbiera się na zasłużony wypoczynek. Nie będzie mnie niestety przez dwa tygodnie. Właśnie. Najbliższe w piątki jestem nieobecny w związku z tym niestety... Musicie się obyć przez dwa tygodnie bez tygodniówek, ale ja z kolei was nie opuszczę, bo zrobię dla was jakieś materiały i w przyszłym tygodniu mam nadzieję i w kolejnym też na pewno, także my się będziemy widzieć. A dzisiaj słuchajcie, brak nowości produktowych, znaczy tak niezupełnie brak, bo są nowości produktowe w Chinach, są w Indiach, jest jedna firma, która nas wróciła z impetem do Polski. Z impetem? No tak, no w końcu z flagowcem wróci, tak? A nie, no z impetem. Przepraszam, dobra, okej, zwracam. Jest oczywiście Huawei, który pokazał jesienne nowości, bez mate'ów niestety, a to pech. A tak w ogóle ostatnio muszę wam powiedzieć, wczoraj byłem na pralkach i oglądałem pralki LG. Dostałem zaproszenie, byłem bardzo wdzięczny, bo to dla mnie jest swego rodzaju egzotyka. I były tam słuchaj, takie pralki, które... No, piszą, że do 4,5 tysiąca, 4700 kosztują, a one są inteligentne. Wyobraź sobie, że taka pralka może zapamiętać 20 tysięcy różnych programów w zależności od wagi prania, w zależności od tego, jak tam sobie pokręci i stwierdzi, że tam są... Na przykład wkładasz koszulki same, to ona inaczej niż gdybyś wkładał koszulki plus majtki plus welon teściowy. A ale ona sama to pozna? No tak, no, bo ona tam sobie obraca i w zależności od tego, co tam sobie obraca, to ustawia... Ale jak wrzucę... moją białą koszulkę z farbującymi czerwonymi skarpetkami, to... Prawda? I to, jest to nadal wyjdzie różowa. I to jest dobra, tak. To ja nie chcę. No słuchaj, pewne stałe rzeczy w życiu muszą być. No. Dobra, ja kupię pralkę LG, jak będzie odróżniała kolory od białego i się sama załaduje. Wtedy mnie się najbardziej suszarki podobały, takie z jonizacją, z różnymi tymi bajerami. Co no, może żeby ci gacie nie zajeżdżały. Słuchajcie, było genialnie. Fajne. Ja naprawdę nie reklamuję jakoś strasznie, po prostu wczoraj zostałem zaproszony i zmiękło mi serce na temat pralek LG, bo... Bo piorą. Tak killer feature, pralka, która pierze. No dobra, skoro już zacząłem od dnia wczorajszego, opowiadasz na polskiej premierze urządzeń Huawei, pokazali tak naprawdę jednego smartfona, pokazali nową 5T, która jest tak naprawdę identyczna z Honorem 20. Muszę to niestety powiedzieć, bo tak jest. No to po co to pokazali? Poza tym, wiesz co, nie wiem, prawdopodobnie skoro dlatego, że jest. Coś na jesieni trzeba by było pokazać. Przecież nie mogą pokazać. Normalnie byłyby mate'y. Tylko, że mate'y nie mogą być ze względu na brak certyfikacji i brak sprzedaży w Europie. No i koniec, no. Nie ma co pokazać, to się nie pokazuje. No proste jak dla mnie, no. Wiesz co, nie wiem, może to jest kwestia tego, że akurat ten smartfon jest. Co prawda będzie problem dlatego, że będzie konkurował na rynku bezpośrednio ze smartfonem. Wewnętrzna walka. Marki. Tym bardziej, że one oficjalnie kosztują tyle samo, bo w Honor 20 w tej chwili oficjalnie kosztuje 1999 i ta nowa również ma identyczną cenę zalecaną dla sklepów. Może podejrzewam, że Honora da się kupić w tej chwili już troszeczkę taniej, dlatego że on znacznie dłużej jest na rynku. Nie szukałem się jakoś bardzo strasznie. Niemniej, jeżeli bardzo chcecie, to Honora tańszego się zapewne gdzieś znajdzie. Warto poszukać. No ale nadal. No, także ten Huawei też dosyć szybko powinien stanieć. No ale dobra, no i bez sensu jak dla mnie trochę. No masz wybór między Huawei'em, chyba że lubisz na przykład mieć markę Huawei, no, a nie Honor. Znaczy masz różnicę w interfejsie, te interfejsy są bardzo podobne. Właśnie, tutaj masz Emuja, tutaj jest Magic UI, który jest bardzo podobny. No ale właśnie, nie ma jakichś dramatycznych różnic, bo gdyby były, no to ja bym to zrozumiał. Nie rozumiem. Smartfon jest fajny, tam jest 48 megapikseli, tak, plus inne aparaty z tyłu, trochę lepsze w ciemnościach robi zdjęcia. Jest z przodu 32 megapiksele. Globalnie rzecz biorąc to jest fajny smartfon. No tylko mówię, ja jestem akurat zawiedziony, bo się jednak spodziewałem się magii, że jakoś nie wiem, no, coś. No masz gdzieś... magię, Magic UI. No mam Magic UI. Poza tym słuchajcie, pokazali to co w Berlinie, to znaczy nowy tył dla P30 Pro. Wow. On się nazywa tam błękit jakiś, morski, Misty, niemorski coś tam. No, no znaczy Misty Blue się zdaje się nazywa po angielsku, a po polsku ja nie wiem czy sobie, pewnie sobie nie napisałem, ale w newsie jest, także zapraszam was. Macie podlinkowane oczywiście. I ten niebieski jest o tyle ciekawy albo nieciekawy, nie wiem, że są dwie faktury. Na dole jest matowy, wysokie jest na wysoki połysk, w związku z tym jak trzymasz łapą, to ci się palpa.
ruchy nie zostają. Aha, no, czyli trochę tak przypomina Pixela z daleka. No, to jest ten sam wzorzec jakby. A słuchaj, a jak z systemem? Jest już dziesiątka, Android 10, bo w Berlinie, jak były te nowe kolorki wydaje pokazane... Wydaje mi się, że dziewiątka jest, ale głowy w tej chwili nie tam powiem, przepraszam, nie spojrzałem rzeczywiście. Boże, co on zrobił? Co za kierowca? Przedziwnego już. Wyprzedza po tej powierzchni wyłączonej, po pociągłej. Co za pana? Poza tym, że Huawei pokazał ten jeden telefonik, jeden nowy kolorek, to pokazali słuchaweczki bardzo fajne, bezprzewodowe. Pokazali zegarek Watcha nowego GT 2 i pokazali opaskę, też sportową taką. I to właściwie chyba tyle. Więcej grzechów nie pamiętam. Tak, to wszystko, co pokazał Huawei wczoraj. Zegarek jest o tyle sympatyczny, że można tam muzykę odtwarzać. Ma wewnętrzną pamięć, w związku z tym można sobie wpakować MP3-ki. I po Bluetooth do słuchawek, tak? Nie musisz... Tak? Tak, dobrze, tak, dobrze tak, 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 dobrze no to kombinujesz. Akurat fajnie, a gadać przez niego się nie da, tak? Słucham? A gadać przez niego gadać się przez niego chyba nadal nie da, natomiast można... Można, jeżeli się w promocji zdecydujecie na ten zegarek, to wydaje mi się, że są do niego słuchawki tak, są dodawane, słuchawki. Ale to zajrzyjcie do newsa, bo tam na pewno o tym tak, ja sobie podaję typ, bo czytałem, są słuchawki dodawane na pewno bluetoothowe. Z tym, także. Że to jest od 19 bodajże, albo 14 października do 27 też... Zajrzyjcie do tekstu, bo Jacek to opisał. Także nie łudźcie się, że w każdym momencie dostanie się do tego zegarka słuchawki, tylko w okresie promocyjnym dorzucają rzeczywiście słuchawki. Ale to nie te. No nie, inne. Nie, inne słuchawki. Inne, bo zaprezentowali nie takie stłumieniem dźwięków otoczenia. Tak, z wyciszeniem. A tam szumu. Dokładają chyba te takie z tym takim pałączkiem, zdaje tak się. Tak mi się zdaje. A te nowe mają, rzeczywiście są fajne, mają wyciszenie szumów, ładują się dosyć fajnie, dlatego że można ładować i przez tą pudełeczko ładowarkę i można ładować ją na przykład od P30 Pro ładowanie innego urządzenia, także wystarczy, że se położy. Czyli ładowaniem zwrotnym. Ładowaniem zwrotnym. Tak. Chyba taka nazwa się już przyjęła tak, na to rozwiązanie. Tak. W każdym razie to chyba tyle, jeżeli chodzi o premiery Huawei, jeżeli chodzi o pralki LG. Sorry. Dobra, to jedźmy dalej. No co z premier jeszcze było? Zróbmy może Samsung, te premiery, tak? Ale to w Indiach. Samsung był w Indiach, Samsung A70s z Super AMOLEDem 6,7 cala, Full HD wyświetlacz, to jest też dziwna rozdzielczość, bo 1080x2400, Snapdragon 675 chyba, coś sobie źle napisałem. Tak, 675. 6,8 tak, RAM, 128 flesza, bateryka 4500 ładowana szybko, ładowarką 25W. Także fajny sympatyczny. Ten zestaw fotograficzny jest, bo jest 64 z obiektywem 1.8, jest szerokokątny do tego i jest do rozmywania tła. Dodajmy, że w tej cenie fajny zestaw fotograficzny. Tak, właśnie, bo ile ten telefon kosztuje? Genialności nie przeliczając z rupii, zaznaczam, żebyście nie myśleli, że to tak jest super wszystko. Jak przeliczymy sobie cenę tego telefonu z Indii, to wyjdzie nam 1640 albo 1760. W zależności od tego, czy 6 czy 8 giga RAMu. Dokładnie. Bo flash jest taki sam 128. Druga z kolei premiera, która jeszcze nie jest premierą, ponieważ nie miała miejsca, ale jest już cena na przykład, tak, to jest Redmi 8. Tak. Wyciekły dane przez China Telecom. Pokazali zdjęcia takie kiepskiej jakości, go no właściwie. Tak, no zdjęcie jest. Mogłem go wrzucić do katalogu, ale się nie zdecydowałem. Musiałbyś go narysować. No więc właśnie, musiałbym właściwie od nowa w całe fotki robić w jakimś programie. No to wiecie, ktoś tam za wcześnie nacisnął Enter i poszła strona w świat, a później ją zdjęli, więc zostało jakby to, co ktoś tam z rzutu ekranu porobił, bo nawet z archiwum z archiwum Google się nie dało, przynajmniej ja nie byłem w stanie tego znaleźć. No, trudne jakości rzeczywiście te tak. Także nie jest to żaden cymes, to jest ekranik 6,21, właśnie. Snapdragon 439, HD Plus w ogóle ekranik, nie Full HD. Kurczę, znaczy się wiesz, sama specka nie jest jakaś tam tragiczna, natomiast kurde, cena mnie zaskoczyła, bo wiecie, no ja to się kurczę rozpuściłem i przyzwyczaiłem, że Redmi to są tanie, a to choroba po przeliczeniu z yuanów, zaznaczam od razu, przeliczając cenę z yuanów wychodzi już 899 zł, no 900, złotych, tak. Więc już jest na dzień dobry jak na Redmi cena dość duża. A tutaj nie ma jakiegoś a ten telefon procesora. Nie urywa.
Pamięć jest 4 giga RAM, muszę bateria mieć 4 flesza, bateria jest 5000, rzeczywiście, no. To jest dosyć sympatyczne. Aparaty ale też, no największe no, ma 12 megapiksele. No ale pikseli, też no, nie ma dramatu, no 12,2. 12 plus 2 z 8,7. Dramatu nie ma, ale za 900 zł to kurczę, prawdę mówiąc, Redmi miało ciekawsze telefony w niższych cenach. To prawda, że to jest dosyć drogie. Chyba, że, słuchajcie, chyba, że, bo ja dopuszczam taką myśl, że tam w tym China Telecom, jak sobie tą kartę przygotowywali i się komuś palec omsknął na klawiaturze, to może i przy cenie też się ten palec omsknął i ta cena wcale nie dotyczyła tego telefonu, tylko była tak wpisana na... Możliwe, że jest zaślepka po prostu. Po prostu, żeby było coś wpisane, że rybka, aha, tutaj wpiszemy sobie wpisała cenę, jak będzie premiera. Bo no, baza danych wymaga, żeby dokładnie wpisać. Także jakaś wartość musi tam być. Może, no ja tak, tak Chińczycy bardzo często robią, tak, to nie, nie jest pozbawione sensu, bo bardzo często... Czasem jest wpisane 9999, tak, nie? Tak, tak. A wiadomo, że telefon będzie inaczej kosztował, no ale no, ot, taka ciekawostka przyrodnicza, tak? Tylko no, mówię o tym dlatego, żebyście się jakby nie przerazili tą ceną, bo wcale ona taka wysoka być nie musi. Realme nadal zapowiada X2 Pro. Mhm. On podejrzewam będzie jeszcze w październiku tam na etatach. Tak, bo jest data podana, tylko wiesz co, wyleciał mi z głowy. Podają, no to już właśnie nie pamiętam. Też mi się wydaje, jest że w niusie któryś. On to jest z kolei taki smartfon dosyć high-endowy. On ma rzeczywiście Snapdragona 855 z plusem. Nie znamy pełnych danych, dlatego że oni tak sączą po kropelce, żeby... Tak, codziennie kawałek specyfikacji podają. No, fajny pomysł na promocję. No wiadomo, że będzie szybkie ładowanie, ale nie to... Gdzie to najszybsze, bo też ciekawie było, bo też chyba komuś się palec omsknął, bo najpierw podali 65 watów, a później poprawi na 50. No i tak fajnie, nie? Ale no, śmieszne. Aparaty 4 z tyłu, 64 megapikselowy jako główny, a poza tym teleobiektyw no, zdaje się i w rozmywanie tła zdaje się, nie wiem czy szeroki kąt, chyba też. Chyba tak, no bo jak 4, ale chyba no też, nie tak podali jeszcze parametrów wszystkich nie aparatów, więc tak sobie trochę też możemy powróżyć. I te też dosyć dziwne, bo podają 20-krotny zoom hybrydowy. Ja nie wiem, co to jest kurczę za hybryda. Oczywiście w momencie, kiedy się zoom taki bezstratny kombinuje z zoomem elektronicznym, no to nadal można go nazywać hybrydowym, chociaż on fajnie wcale nie wygląda. Można nazwać hybrydowym właściwie dowolny stosunek tego, znaczy dowolny sposób zmieszania tego zoomu bezstratnego niby. Adam tam pisze o dwukrotnym, ale on może być tutaj nawet może troszeczkę większy, może trzykrotny dadzą. Bo 20-krotny zoom hybrydowy to ja nie spodziewam się, powiem, no, nie spodziewałbym się to jakichś genialnych zdjęć. To programowo zrobią i już, no, mają 64 mega, jest z czego kropować, wycinać do tej hybrydy, nie? Może to na takiej zasadzie, że w tej najwyższej rozdzielczości. No, no dokładnie. Ale to dziwne, no, bo te teleobie... Dziwne, powiem szczerze. No, ale dobra, zobaczymy, będzie premiera, to będziemy o nim gadać. Jeszcze jedna rzecz, która tam się pojawiła, że wyświetlacz będzie miał 90 Hz odświeżanie. Tak. Oni to fajnie przemycili, bo dopiero jak grafikę sobie powiększyłem, to zauważyłem, że taki delikatny tam 90 jest napisane. Także mogą zawsze się bronić, ale jedzie. Ale Lambo! Ale jak jedzie się, Lambo. Przepraszam. W takiej barwie, słuchajcie, szary metalik, szary matowy metalik. Taki niewykrywalny dla radarów po prostu, ale niesamowity. Jeździmy. Nie po tej ulicy, no kurczę. No, ja bym sobie poradził, ale jakbyśmy w takim tygodniówkę zrobili. No, byłoby fajnie. A to byście nas nie słyszeli, bo byście słyszeli tylko silnik. To prawda. Microsoft odezwał się, powiedział, hej, ja jeszcze żyję i zamierzam robić coś, przez co można rozmawiać. I pokazał nowego Surface'a, który będzie miał premierę już wkrótce, bo za rok. Tak, bo jesień 2020. A telefon wygląda jakby był co najmniej przed roku, nie? Telefon wygląda jakby był dwoma tabletami. On jest bardzo ładnie estetycznie wykonany z tego, co pokazywali, nie wiem, czy to sample, czy to kurcze grafiki, czy jakieś koncepcyjne, czy diabli wiedzą co. Wygląda jak dwa tablety niewielkie złożone. One mają po 6,5 cala? Nie, 5,6. A patrz, to wygląda znacznie większe w takim razie. Po 5,6, no bo ma takie ramki jak... No, jak to kiedyś niektórzy producenci stosowali jeszcze do niedawna. 5,6 przekątne dwóch ekranów, a do tego ramki rzeczywiście takie, że wygląda takie, po prostu jak dwa tablety złożone. Powiedziałbym mocno oldschoolowe.
Tak czy inaczej, jest to dziwna nowość jak na przyszły rok, bo tego typu nowości już mamy na rynku. Są dwa modele LG składane podwójne. Wcześniej się pojawiło co najmniej jedno ZTE za mojej pamięci. No. Były podobne konstrukcje, tylko bez modemów telefonicznych. No tak, wtedy były tablety Sony składane. Miało kiedyś taki tablecik składany jak piórniczek z takim ekranem podzielonym na pół. No, no są u Lenovo też całkiem nieduże. No, też składane w ten sposób i też z dwoma wyświetlaczami. Chyba nie sprzedawał, bo ja nie widziałem, żeby ktoś tego używał. Najwyraźniej, mimo tego, że było całkiem solidnie zrobione, ja akurat pamiętam Lenovo, bo one miały metalowe te zawiasy, takie charakterystyczne. No zobaczymy, co Microsoftowi z tego wyjdzie, ale coś czuję, że... Dziwne to jest, powiem szczerze, bo to po pierwsze urządzenie jakby już nie z tej epoki przyszłej, tak? Bo to futurystyczne powinno być, ono sięga do tradycji już ugruntowanej jakby urządzeń wyświetlaczowych. No. A na przyszły rok... Nie, ja nie rozumiem tego. A słuchaj, a gdyby było tak, że oni na przyszły rok pokażą to urządzenie, ale z jednolitym ekranem, niepodzielonym, elastycznym, składanym, tylko na razie nie mieli co pokazać, bo jeszcze na przykład nad tym pracują, a jak pokażą, to nam szczęki opadną. Znaczy, że wszyscy czekają w tej chwili, aż się Samsungowi noga podwinie. Samsung zacznie sprzedawać... Się uśmieje, jak się nie podwinie. Nie, no spoko, dlatego mówię, Samsung zacznie sprzedawać Folda, a wszyscy inni czekają, zobaczą co będzie. Konstrukcję, która jak nie rozpocznie fali zwrotów natychmiastowej w momencie, kiedy się uszkodzi coś fizycznie. Mm-hmm. Sprawdzi, nie wiem, Huawei zobaczy, może swojego... No zobacz, że na razie jeszcze nie wprowadzili go, więc nie czekają też na ruch Samsunga. Zobaczą, jak wyjdzie z Foldem. No, te wyświetlacze pewnie są do kupienia, tylko że ceny są po prostu orane. Tak, myślę, że właśnie tak jak mówisz, czekają jak pójdzie Samsungowi. Jak się okaże, że ten że Fold ludzie to łykną, kurczę, tak? Żre jak nie głupi. Będą składali reklamacji, to któż to wie. Właśnie, to może być ciekawie. Jest jeszcze jeden smartfonik, który jest zapowiadany, ale to też jest plota i to też są przecieki tak naprawdę. Xiaomi CC9 Pro, który ma dostać według plotek aparat 108 megapikseli. Wiesz, no to jest taka bardzo mglista plota, bo rzucił rosyjski, zdaje się, Leakster, co prawda specjalizujący się w przeciekach Xiaomi, ja wiem, czekaj. Xiaomiszka. Tak? To nie ten. Xiaomiszka jest dosyć znanym Leaksterem, on tam się mocno udziela niekiedy. Parę razy mu się zdarzyło już coś trafnie podpowiedzieć. Wiesz, no te grupy fanowskie zdaje się otrzymują różne przecieki, informacje wcześniej na forach. Może on po prostu tam gdzieś robi, a może to jest przeciek kontrolowany. No diabli wiedzą, w każdym razie on tak głosi, że coś takiego będzie. No, czy inaczej jest szansa na kolejne 108 megapikseli z aparat Samsunga i na Snapdragona 730G, bo to też został parametr wymieniony. Tym razem już w telefonie oczywiście zdecydowanie przystępniejszym cenowo, bo przypomnijmy, że to jest ten sam aparat, który zadebiutował tak naprawdę w Mi Mix Alpha. A skoro o Mi Mixie mowa, to śmiesznie wyszło z Mi Mixem 4, bo przedstawiciel Xiaomi w serwisie Weibo, czyli takim chińskim Twitterze, najpierw rzucił, że nie będzie, że w ogóle nie, żeby go nie pytać o Mixa 4, bo go nie będzie, a teraz tak się wycofuje, że on wcale tak nie powiedział, że go nie będzie, ale nie potwierdził, ani nie zaprzeczył jego istnienia. Nie, jemu chodziło o to, żeby nie pytać po prostu. Tak, ludzie, odczepcie się, bo i tak nie mogę nic powiedzieć. Irytuje mnie, ale to mógł tak od razu napisać. Chyba, że on to napisał, a zawiodło maszynowe tłumaczenie z chińskiego, nie? No, też tak może być. Samsung złożył wniosek patentowy, w którym można wyczytać, że być może w jednym z przyszłych smartfonów tej marki pojawi się spektrometr. Spektrometr, moi drodzy, to jest taki specjalny dings, dzięki któremu na przykład można sobie sprawdzić, ile ma się pierwiastków ciężkich w marchewce, jeżeli na to pozwala. No, albo cukru w, nie wiem, jabłku, ciastku, czymś tam. Tak? Węgiel może sprawdzić, policzyć. Pewnie to będzie, jeżeli coś takiego wprowadzą, to pewnie zostanie to pożenione z tą mapką prozdrowotną dla tych, co się, nie wiem, odchudzają, co chcą być fit i w ogóle. I dla tych, co nie lubią jeść metali ciężkich, być może też. No, na przykład. Bo to też prozdrowotny taki proekologiczny. Podejrzewam, że to będzie taki trochę gadżet mniej więcej jak kamery termowizyjne w smartfonach.
co nie przeczy, co jakby nie przeczy temu, że to może być przydatne dla niektórych użytkowników. Szykuje się kolejny ten, kolejny smartfon z kamerą termowizyjną, nie? Tak, czy pamiętasz, tak. No? No, Blackview? Blackview ma zamiar wyrzucić. Zobaczmy. Jeżeli chodzi o ten spektrometr, globalnie rzecz biorąc jest tak, troszkę jak Adam napisał w newsie, że miniaturyzacja różnych czujników doprowadza do tego, że producenci, właściwie to inżynierowie, którzy należą do teamów producenckich, wyszukują takie rzeczy i stwierdzają, aha, a może to się przyda do smartfona. Może się przyda, ale nie, albo nie przyda, natomiast wniosek patentowy warto złożyć, tak? Żebyśmy na wszelki wypadek. Na takiej zasadzie to ląduje. Także nie znaczy to oczywiście, że od przyszłego roku na przykład dostaniemy w smartfonach Samsunga spektrometry, czyli nie wiem, w flagowcach Samsunga spektrometry. Ale natomiast jest to ciekawostka po prostu dosyć fajna, przynajmniej dla mnie. Że nikt nie wpadł na to, żeby alkomat zamontować w smartfonie. Przecież to by zawojowało polski rynek. Pomysły to już są od dawna z tym alkomatem, tylko producenci się nie chcą jakoś... Raz, że się nie chcą, a dwa, to nadal te moduły nie są aż takie małe, żeby weszły do smartfona. Tu musicie mi uwierzyć na słowo, bo je oglądałem na własne... Wtedy zatrzymuje was drogówka i pan policjant mówi, to proszę mi to dmuchnąć w USB. No, takie USB ze specjalnym ustnikiem. Od razu mi się jeżeli przypomina. Można zrobić głośnik przez USB, to czemu nie dmuchać w USB? iPhone miał kiedyś coś takiego, że się dmuchało w mikrofon i można było różne rzeczy zrobić. A nie, no to pamiętasz chyba w Huawei, jak była takie lustro, że jak zaczynałeś huchać, to ci parowało wyświetlacz. Jest nadal, jest to samo. Jest nadal, tak. Ojej. Myślałem, że już coś nowego wymyślił. Nie, to fajna zabawka jest. No tak, to dla zabawy taki gadżet. Nie nowego, jak naciśniesz, nie, czekaj, naciśniesz albo pukniesz, coś zrobisz, to się tłucze. Tak. A to też już widziałem. I zostały nam właściwie jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, wielki comeback do Polski wraca ZTE, wraca z trzema smartfonami. Trzema czy dwoma? Trzema, no bo Axon 10 Pro ma być, a, tak? Blade A5 2019. Faktycznie. I jest tak, że Blade A5 2019 ma być sprzedawany poniżej 400 zł, czyli za 399 prawdopodobnie. Blade V10 Vita za około 600 zł, a flagowiec Axon 10 Pro poniżej 2400. Mhm. Dystrybutorem na Polskę została firma NTT System. I to, czym się chwalą, to są 3 lata gwarancji na te smartfony, tak, kiedy je zaczną sprzedawać. Dokładnie, warto o tym pamiętać. I jeszcze dla porządku wspomnę, żebyście się nie napalali na tego Axona, że to będzie ten z 5G. To będzie wersja LTE. No i tutaj zwracajcie też uwagę, bo ten Axon występuje w wariancie LTE i 5G, żebyście też cennie pomylili specyfikacji i tak dalej. Tak dla porządku przypominam. Ciekawe, czy jest spośród naszych widzów ktoś, kto jeszcze pamięta wybuch elektrowni w Czernobylu? Ty pamiętasz odnaś, czy jeszcze młody byłeś? No ja pamiętam. Bo ja pamiętam, jak nas tam tą jodyną płyn Lugola podawali. Ja to lubię Lugola, smakowało. Nie znosiłem tego, jakieś takie słodkawe paski. No właśnie ciekawe miał smak. Żebyśmy nie świecili. Podobno najstarsi górale mówią, że jabłonki na Podhalu, owszem, świeciły w nocy, jak się podchodziło do papierówki, to nie trzeba było sobie drogi oświetlać, bo świeciła. Ja, słuchajcie, piję do tego, że właśnie nastąpiły przecieki, że będziemy mieli kolejne świecące jabłko, tym razem nie będące skutkiem wybuchu w elektrowni czarnobylskiej, tylko będące skutkiem wybuchu w synaps w mózgach projektantów Apple. Ale. Oni sobie po prostu popatrzyli na Razera albo Motorola. No i stwierdzili, że im świeci, tak? Że tam z tyłu świeci i ktoś, kurczę, choroba, ta dioda z tyłu to nie jest taki idiotyczny pomysł wbrew pozorom. No właśnie. Bo popatrzcie, z przodu always on display, nie? Jak ekran, jak telefon leży na plecach. Jak go obrócicie ekranem w dół, no to już nie macie powiadomień. I wtedy ta dioda z tyłu, kurczę, nabiera sensu, nie? I to jest rzeczywiście... Po pierwsze, dla mnie jest dosyć dziwne, może i nabiera sensu. Dla mnie pomysł jest dziwny, dlatego że dioda powiadomień, jednak ludzie są zazwyczaj przyzwyczajeni do tego, że im... Ale... Okej. Okay. To Adam tak robi. Bo pan tutaj wymusił pierwszeństwo. Globalnie rzecz biorąc jest tak, że człowiek się spodziewa diody powiadomień z przodu, ale ja wiem, że użytkownicy Apple są w końcu przyzwyczajeni do tego, że mają światełko na przykład nie na ekranie, tylko na obudowie. I tutaj będzie na obudowie, prawda? Nie. To tak, a poza tym musiał obracać laptopa. Tak, different. Obracam laptopa i
Ciekaw jestem, jakby było w laptopa, jakby właśnie nie jabłuszko na tym było, tylko pod spodem. No ale pod właśnie spodem, jeszcze ma ten dodatkowy, w iPhone'ie ma ten dodatkowy wymiar, że to jabłko będzie z daleka widoczne, tylko będziesz musiał cały czas utrzymywać jakieś powiadomienie nieprzeczytane, żeby wszyscy widzieli, że masz nowego iPhone'a, nie? Mogłoby mrygać na różne kolory. Tak ma być, że ono ma być różnokolorowe. Tak, tak, wow. Zdaje się, że tak, tak. No, tak analityk podpowiadał, że właśnie kolor będzie jakby odpowiadał temu, co dioda sygnalizuje, że na przykład tam, nie wiem, powiadomienie o wolnie odebranym połączeniu, dajmy na to, będzie czerwone, a nie wiem, czy pamiętasz, po ładowaniu baterii zielone. Nie wiem, czy pamiętasz, ona mogłaby świecić zgodnie z nastrojem użytkownika. Kiedyś Sony miało taki rozpoznawacz nastroju, który w zależności od nastroju nie człowieka puszczał mu odpowiednią muzykę. Tak? No, nie pamiętam. No, Sony miało bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy związanych z audio i między innymi, to ja nie pamiętam, jak to się w tej chwili nazywało. Miało coś takiego, dobra, ja tego nie pamiętam. Podawało mu kawałki zgodnie z nastrojem, czy puszczało się ze dwa kawałki albo trzy, on próbował dobrać tak, żeby się wolne i snujące, to wolne i snujące, dobierał jakieś takie, jak szybkie i skoczne, to szybkie i skoczne, jak umcyk, umcyk, to umcyk, umcyk i tak dalej. Tak to było. W każdym razie tą bardzo pozytywną wieścią, mamy nadzieję, że projektanci Apple pójdą za ciosem rzeczywiście i zgodnie z tym newsem wypuszczą świecące jabłuszka. Coś masz jeszcze? Tak, bo mi się przypomniało, że jeszcze właśnie jak już jesteśmy przy tym cholernym iPhone'ie, to jeszcze jest plota, że straci notch. Słuchajcie, że te czujniki, ten do rozpoznawania gęby i tak dalej, przedni aparat już się udało tak zmniejszyć. Zresztą przedni aparat pokazało Meizu, że się da jednak zrobić malutki. Bodajże w 16, tak? Meizu 16 ma taką małą lampkę. 16S. Tak, no właśnie. No, anyway, da się to zmniejszyć tak, że one wejdą w tą wąską lampkę i wreszcie iPhone będzie symetryczny. Trochę u dołu, trochę u góry, ale nie za dużo. Jeżeli to będzie wyglądało tak jak niejaki Ben Geskin, grafik, który się specjalizuje w Apple'u, między innymi, widzi, bo to jest jego wizja artystyczna trochę. Grafiki macie podlinkowane w newsach tutaj w opisie filmu. Jeżeli to będzie tak wyglądało, to spoko, mnie się podoba. A jeszcze była plotka taka, że przyszłoroczny iPhone ma trochę przypominać iPhone'a 4, przynajmniej jeżeli chodzi o na przykład kształt ramki. Ramka będzie bardziej zaakcentowana, będzie błyszcząca, będzie metalowa oczywiście i będzie trochę ostrzej zarysowana. Nie będzie już taka okrąglutka, tylko bardziej taka kwadraciutka. No, też Geskin narysował. Przewidywanie tego, jak będzie wyglądała następna generacja, potem jak wyszła obecna, to jest zbyt łatwa sprawa. Ja bym przewidywał to, co będzie za dwa lata w Apple. Bo może, to, co za rok, to nie jest żadna sztuka. Mówię wam. To właśnie, można się ale słuchajcie, jak sobie sięgniemy pamięcią, to Apple takie większe wolty, jeżeli chodzi o design, właśnie robi co dwa lata. Więc jest szansa na to, co wymyślił Benjamin Geskin. Narysował to. To, co narysował, jest ładne i oby iPhone przyszłoroczny tak wyglądał, chociaż o tym to się dowiemy za jakiś czas. Przypomnijcie sobie jednak przecieki o tegorocznym iPhone'ie. Te koślawe aparaty, takie wielgachne, brzydkie jak noc listopadowa, to już były w przeciekach dobre pół roku temu i choroba to się niestety sprawdziło, więc miejmy nadzieję, że i tym razem te przewidywania grafika się sprawdzą. I tej optymistycznej informacji się może trzymajmy na razie. A jak chcecie duży wyświetlacz i aparat z przodu, to zajrzyjcie do tego Meizu, bo jestem fanem projektantów. Ludzie, którzy wymyślili coś takiego i upakowali to tam, no, to działa jeszcze ładnie. Nie, no, z Meizu wyszło całkiem ładnie. To fakt, że to jest telefon z gatunku tych niebrzydkich. Bardzo mi się podobało też to, że on na grafikach był pokazywany z białą, kontrastową ramką. Nie po to właśnie, żeby ją ukryć, tylko wręcz przeciwnie, żeby pokazać patrzcie, można jednak bez notcha się obyć, a ramka może być wąska. Bardzo mi się podoba to, jak on wygląda. Naprawdę bardzo. Spoko. Nie używałem, w związku z tym nie wiem, jakie to jest urządzenie. Jak go nawet za długo, tak, jak za dwa razy w życiu może na żywo widziałem. Szkoda, że Meizu, kurczę, jakoś nie raczy nas samplami testowymi tych telefonów, bo ja bym chętnie wypróbował, jak to się w praktyce sprawdza. No ale dobra, może sobie kiedyś przypomną o nas. No, u nas to jest chyba dystrybutora, może tego, że nie męczymy. Tak, no dokładnie, nie męczymy dystrybutora. Nie upominamy się strasznie. Tak. Nie. Jak ktoś nie pamięta. Dokładnie. Nie będziemy się prosić. Proszą się. Dobra. Tak czy inaczej, słuchajcie, nie będziemy się rzeczywiście widzieli teraz przez czas jakiś. Adama będziecie widzieli, bo Adam zdawał relacje i z Samsunga, i z... Kurczę, nie wiem, czy możemy... Nie, no możemy powiedzieć, no będzie premiera Oppo Reno 2 za
kilkanaście dni wcześniej będzie, bo chyba żeśmy w końcu nie powiedzieli o tym. Będzie w Polsce Galaxy Fold. Będzie Galaxy. Będzie. No tak, chyba nie powiedzieliśmy. Samsung powiedział nam, że 18 października będzie ten telefon już można nabyć. Zapomnieli niestety powiedzieć, za ile go będzie można nabyć. Pewnie się dowiemy właśnie tego 18 października. No nie licz się, że będzie jakoś hiper tania, ale jak znam Samsunga, to pewnie coś tam będą dorzucać do tego telefonu, żeby zachęcić. Zobaczymy, no nie wybiegajmy w przyszłość. Ciekaw, powiem szczerze, i samego urządzenia, bo ja go jeszcze w rękach nie trzymałem. Nie bawiłem się. No dobra, no ale... Natomiast jestem poza tym ciekaw rzeczywiście odbioru. Właśnie, ja też jestem pieruńsko, ja się nie mogę doczekać, aż wezmę to w łapy na dłużej niż ostatnio, bo ostatnio to po minucie pan niemiecki wystawca podszedł i mi go zabrał. Nie wiem, jak pamiętacie filmik, to sobie poszukajcie w relacjach z IFA naszych. No to mam nadzieję, że tym razem uda mi się go podtrzymać trochę dłużej niż minutę w ręku i będę mógł wam powiedzieć wreszcie coś więcej na temat tego, a nie, że tylko ma składany ekran i metalową ramkę, nie? Tak, no sample raczej nie ma nic tego liczyć. No czy się, wiesz co, ja liczę. Ja liczę tak bardzo mocno na sample. No. Tak, a tak myślisz, że zaraz po premierze, no, tak? Nie wiem, czy zaraz po premierze, ale podejrzewam, że raczej w okolicach tego terminu rozpoczęcia już takiej pełnej sprzedaży, czyli 18, bo ja będę trochę wcześniej go oglądał. Dobra, nie powinienem takie rzeczy opowiadać, cholera. No w każdym razie my będziemy mieli możliwość prawdopodobnie pokazać wam ten telefon trochę wcześniej. Pracujemy w tym, czasem mamy możliwość rzeczywiście obejrzenia, pomacania różnych rzeczy tak, wcześniej, no, i nie możemy o tym mówić. No tak, ale tak są bywa. Producenci, których bardzo za to lubimy i naprawdę cholernie doceniamy to, że producent pozwala nam czasem obejrzeć urządzenie przed premierą i przygotować temu materiał. Dzięki temu szybciej wiecie, jeżeli coś dokładnie się pojawia. Możemy, wreszcie możemy działać tak jak zachodnie serwisy, bo zachodnie serwisy nawet na testy dostają przed premierą tak urządzenia. No my jeszcze na tym etapie nie jesteśmy, no, niestety. Zachodnie serwisy dostały Folda na testy przed czymkolwiek. Tak? No tak. Ale no powiedzmy, że nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, ale już bardzo naprawdę fajnie to zaczyna działać i coraz częściej producenci zapraszają nas na przedpremierowe oglądanie urządzeń, a ja to cholernie lubię i bardzo wam, drodzy producenci, za to dziękujemy. Nakłamałem, że będzie dzisiaj krótko, jest jak zwykle. Wybaczcie. A ja od razu ci mówiłem, że tak. Wszystkiego będzie dobrego, niech wam jesień lekką będzie, niech za mocno nie leje, nie wieje i niech nie będzie zbyt zimno. Trzymajcie się ciepło, dlatego że teraz się łatwo przeziębić. Ludzie chorują po prostu masowo. Dlatego dobrze się ubierajcie i pilnujcie zmian temperatur, żeby was za bardzo nie dokuczały. A poza tym komentujcie, lajkujcie, zapraszajcie znajomych, bo tak, im nas więcej, tym fajniej. Właśnie, powiedzcie znajomym, że dwóch takich kurczę jeździ po Łodzi i gada o telefonach. No. Ta, mogą nas nawet próbować zatrzymywać po drodze. Zobaczymy, czy w takiego delikwenta trafimy. Adam, a nie ma, kurczę, on nie ma Mercedesa, on Alfą jeździ, w związku z tym nie ma tego celowniczka tam, ale my wiemy, do czego auta służą, także spoko. Nie, no to jakbyście nas widzieli gdzieś na ulicach Łodzi, to się dosiadajcie śmiało, zapraszamy. Miłego weekendu, trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.